Witam. Dziś sprawdzimy wiedzę dzieciaków na temat tego, kim jest prezydent. Dzień dobry. Prowadzimy taką dziecięcą sondę uliczną. Czy możemy panu synkowi zadać takie dwa, trzy proste pytania? Chcesz odpowiedzieć? Kolego, więc czy wiesz, kim jest prezydent? Co pan prezydent robi w naszym kraju? Rządzi krajem. Czy wiesz, kim jest teraz prezydent? Choćby z imienia albo nazwiska. Donald Tusk? Pan Donald Tusk był premierem, a prezydentem. Taka głowa państwa, a teraz niedługo będą wybory. Nie pamiętam już. Dobrze, dziękujemy bardzo. Czy wiesz, kim jest prezydent w naszym kraju? Jaką funkcję pełni? No, prezydent pełni funkcję... można powiedzieć, że jest najważniejszą osobą w kraju, która przewodniczy wszystkim, czyli... można to powiedzieć, że... nie wiem, jak to ująć, ale... dowodzi wszystkim, czyli mówi, co ktoś ma zrobić, gdzie co może ktoś wybudować. No, można powiedzieć, że dowodzi tą Polską. Czy wiesz, kim jest teraz prezydent? No teraz prezydent, no kim ma być jest prezydentem? Ale kto jest? Jaka osoba teraz pełni tą funkcję? No, Komorowski. Dobrze, dziękujemy. A więc pierwsze pytanie. Czy wiesz, kim jest prezydent i co on robi w naszym kraju? A czy wiesz może, kim jest teraz, jaki pan jest prezydentem? Dobrze, dziękujemy bardzo. Prezydent to jest taka osoba, która ogólnie zarządza naszym krajem i ustanawia wraz z innymi senatorami czy politykami, co może się dziać w naszym kraju. Tak ja to rozumiem. Czy wiecie, kim jest prezydent? I kto teraz jest prezydentem w naszym kraju? Tak, Bronisław Komorowski. Czy jesteście zadowolone z jego rządów? Co uważacie o jego rządach przez ostatnie 5 lat? Nie, no dużo na pewno zmienił w naszym kraju, ale tak to ogólnie ja nie wiem. A wy? Nie wiem, nic nie odczuwam. Nie czuję, żeby się coś zmieniło na gorsze, a wręcz na lepsze, szczerze mówiąc. Dobrze, dziękujemy. Kolego, czy wiesz, kim jest prezydent w naszym kraju? Jaką pełni funkcję? No nie wiem. A wiesz, kim jest teraz prezydent? Kto? Bronisław Komorowski. Czy uważasz, że to jest dobry prezydent? Mam nadzieję, że tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. No więc na początek, czy wiecie, kim jest prezydent, jaką funkcję pełni? Nie wiem. A czy wiecie, kim jest, jaki pan jest teraz prezydentem? Też nie. Ja się nie mogę. Dobrze, dziękujemy. Kolego, czy wiesz, kim jest prezydent w naszym kraju, jaką funkcję pełni? Tak. O, chyba niechętny. Dobrze, dziękujemy. Czy wiesz, kim jest prezydent w naszym kraju, jaką funkcję pełni? Nie wiem. A czy wiesz, kim jest teraz prezydent? No nie wiem. Dobrze, dziękujemy. Dzień dobry, prowadzimy sondę uliczną dla dzieci. Czy moglibyśmy córeczce zadać dwa, trzy pytania? Nóżce. Więc na początek, czy wiesz, kim jest prezydent i co robi w naszym kraju? Daj mi rączkę spuścić, Nataszka. Nie bój się, tak pytamy. Nie wiem. A czy wiesz, kto jest teraz prezydentem? Nie wiem. Czy wiesz, kim jest prezydent, jaką funkcję pełni w naszym kraju, w Polsce? A czy wiesz, kim jest teraz prezydent? Jaki pan? Nie wiem. Dobrze, dziękujemy bardzo. Więc na początek, czy wiesz, kim jest w naszym kraju prezydent? Co pan prezydent robi? Co robi pan prezydent? Czym rządzi? Miastem. Miastem, krajem. Tak? Czy wiesz, jak się nazywa dzisiejszy prezydent całego kraju, Polski naszej? Dobrze, dziękujemy bardzo. Czy wiesz, kim jest prezydent w naszym kraju, jaką funkcję pełni? Nie.
A czy wiesz może, kim jest teraz prezydent? Jaki pan? Nie. Dobrze, dziękujemy. Dzień dobry, proszę pana, prowadzimy sondę uliczną. To jest pański synek, jak rozumiem, tak? Nie. Nie pański? Nie. Jezus, to czyli to jest synek. Czy chcielibyście odpowiedzieć na 2-3 pytania? No, można. Więc na początek, czy wiecie, kim jest prezydent w naszym kraju, jaką funkcję pełni? Nie. A wiecie, kim jest teraz, jaki pan jest prezydentem? Nie. Dobrze, dziękujemy. Więc na początek, czy wiesz, kim jest w naszym kraju pan prezydent? Co on robi? Rządzi. Dobrze, a czy wiesz, kim jest teraz prezydent? Jaki pan? Chociażby imię albo nazwisko. Odpowiem, że imię ma na B, a nazwisko na K. Komorowski. Tak. I ostatnie pytanie. Czy sam uważasz, że to jest dobry pan prezydent? Czy masz zdanie na jego temat? Dobry. Dobrze, dziękujemy bardzo.